Jak Państwo wiecie, Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe, spółka akcyjna, zostały powołane wiele lat temu do tego, żeby utrzymywać i modernizować polskie linie kolejowe. Ostatnio z tym nie jest najlepiej. Schodzą z robót na wielu odcinkach wykonawcy tych robót, żądają negocjacji warunków i kontraktów, ale zarząd PKP ma się bardzo dobrze, PKP PLK, bo 25 stycznia na Radę Nadzorczą PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wpłynęła informacja w sprawie wysokości oferty rynkowej dotyczącej zakupu statku powietrznego, to nie jest żart, statku powietrznego, helikopter, 4- lub 5-miejscowy na potrzeby monitorowania inwestycji. Wykonawcy schodzą, inwestycji nie ma, a PKP PLK, to jest ten pierwsza strona tego dokumentu, ale pokażę Państwu ten dokument szerzej, żebyście widzieli. To jest pierwsza strona dokumentu, z którego wynika, że zarząd ma zamiar dokonać tego typu zakupu. Pokażę jeszcze kilka innych stron. Dokument jest pełny, bo zawiera tego typu informacje jak zestawienie ofert wiodących firm na rynku specjalizującym się w zakresie dystrybucji helikopterów, zapoznanie z wymogami dotyczącymi używania statków powietrznych na terenie Polski, czyli tutaj tu również bardzo precyzyjnie koszty, czas dostawy, przepisy prawa. W PKP PLK dzisiaj zaczynają specjalizować się w lotnictwie. To jeden z potencjalnych ofert, która jest przez nich rozważana. Śmigłowce typu Robinson 44 albo R-66. Ja nie jestem specjalistą od rynku lotniczego, ale przeglądając te dokumenty jednoznacznie można odnieść wrażenie, że oni nie żartują. Znaczy, to nie jest żart, to nie jest żaden prima aprilis. PKP PLK bardzo poważnie zastanawia się nad zakupem tego typu sprzętu. Tu proszę bardzo, tu są ceny tych helikopterów. Również inne helikoptery są tutaj, a właściwie jak tu jest ładnie napisane, statki powietrzne w tej ofercie rozważane. Oni piszą, że chcą monitorować inwestycje, chcą monitorować linie kolejowe. Natomiast ja myślę sobie, że to nie powinno być to ostatnie słowo tego zarządu PKP PLK. Mogliby przecież kupić luksusowy jacht do monitorowania mostów kolejowych i oglądać te mosty od spodu. Też zarząd świetne zajęcie by sobie znalazł. Ale tak już zupełnie poważnie, to jest totalny upadek i tego zarządu, i tej instytucji, bo roboty są wstrzymywane, nowe przetargi nie są rozstrzygiwane, istnieje ogromne ryzyko, że pieniądze przeznaczone, między innymi pieniądze unijne na modernizację linii kolejowych, nie zostaną wykorzystane. Mógłbym jeszcze dodać jeden żart. Rząd kupił 5 samolotów dla potrzeby rządu. One teraz gdzieś tam w hangarach stoją i rdzewieją, bo nikt nimi nie lata, jak Państwo pewnie wiecie. To może być i ludzie z PKP pożyczyli od rządu i tam sobie polatali nad tymi liniami kolejowymi i byłby taki sam efekt. Niestety to jest tragiczne, bo wydatki na ten cel to jest około 1 500 000 dolarów. I żadnego pożytku obywatele z tego typu inwestycji mieć nie będą. To jest po prostu zwyczajna salonka do tego, żeby zarząd PKP mógł latać. Państwo wiecie doskonale, że gdyby im zależało na monitorowaniu linii kolejowych z powietrza, gdyby tego typu potrzeba dzisiaj się pojawiła, to można to taniej rozwiązać, choćby za pomocą drona. To jest kilka tysięcy złotych, a nie wiele milionów, więc ewidentnie widać, że to jest salonka do tego, żeby zarząd PKP mógł sobie
korzystać z super usług i super przewozów i latać po Polsce. Skandal. Oczekuję od ministra infrastruktury natychmiastowej reakcji, natychmiastowej, przerwania tej hucpy, przerwania działań dotyczących wydawania pieniędzy publicznych na cele, które nie mają nic wspólnego z poprawą dostępu do wielu regionów w Polsce. Dzisiaj PKP, PLK na przykład nie realizuje modernizacji linii kolejowej z Gdańska do Szczecina i mieszkańcy Warszawy, którzy będą się wybierać nad morze, będą dalej jechać wiele godzin, bo na wielu odcinkach tej linii nie da się jechać szybciej niż kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, a w to miejsce zarząd proponuje zakup śmigłowca. Tyle z mojej strony. Czy jakieś pytania? Dziękuję bardzo.